Siema wszystkim w najnowszym Let's Playu. Tym razem jest to Grey Matter. Tym razem nie będę nagrywać go sam. Razem ze mną jest Mati. Siema! Tak dokładnie, to Mati. Mam nadzieję, że nas oboje dobrze słychać. Niestety biedny Mati nie słyszy nic z dźwięku. O, zajo. Jeśli... Od razu mam do wszystkich pytanie, jeśli ktokolwiek wie, jak włączyć dźwięk tak, żeby szedł i przez USB i na inne słuchawki, to dajcie znać. Spoko, na razie jestem głuchy. No, on zawsze był głuchy. Aha, zajo. A więc, drogi ludziku, jakie karty rozda ci los, gdy rzucisz mu wyzwanie? Tak, Mati przygotowywał się z tą wypowiedzią 5 minut. Przed lustrem, zapomniałeś dodać, że przed lustrem. Tak, dokładnie. Bo wszyscy go widzą. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, co to za gra znaczy z fabuły. Coś się w niej dzieje. Ma to być przygodówka, czyli coś nowego, jeśli chodzi o moje nagrywanie. Ale dlatego też najem Matiego w pomocy. Będzie mi pomagał dokładnie, co robić, jak robić, gdzie robić, bo jestem... Nie, bardzo słabo, jeśli chodzi o przygodówki, miejmy nadzieję, że on nie jest. Oho, zajął, kiedyś tam mi się grało w Curse of the Monkey Island, czy jakieś tam Broken Swordy, ale to było dawno, dawno temu. No, czyli jesteśmy ogólnie na tym samym poziomie. Jest to bardzo, bardzo nowa gra. Dostałem ją jakimś cudem od CD Projektu. Tak, czystym przypadkiem. Dokładnie, czystym przypadkiem otrzymałem ją w promocji od CD Projektu. I właśnie zaczniemy ją przychodzić. Razem z kilogramem ziemniaków. Tak, ale frytki były dobre. Frytki były dobre, tak, były dobre. Co ja miałem? Będziemy ją przychodzić i od razu mówię, to jest w 100% na ślepo, ponieważ jeszcze nikt nawet nie napisał tutoriala do tej gry. Znaczy, może ktoś napisał, ale my nie będziemy z niego używać. Halo, to jest aż taka świeża gra? Ona niedawno wyszła. Aha, no dobra, spoko. W tym miesiącu, w zeszłym miesiącu. Pojawiła się. Także zobaczymy, jak pójdzie. Postaramy się nie przeszkadzać w dialogach, ale jak to wyjdzie, to wiadomo. Zobaczymy. No to zaczynamy grę. Okej, dawaj starta. Tururu, tururu. Popatrz, jaki mądry był ten Oxford. Damn it. It's completely dead. Yes! How do you do? I'm the assistant for Dr. Stiles. I'm the new assistant. Yes! I'm the new assistant for Dr. Stiles. Oh, God. I
Hi, I'm the new assistant for Dr. Stiles. I can't believe what I did last night. I need to get out of here before they figure out who I really am. Okej. Było to dziwne, gramy fajną laską z ładnymi piersiami. O tak, od razu lubimy tę grę bardziej. Tak, 1000 razy bardziej. Tak, może dlatego, że siedzi tu dwóch facetów. A bohaterką jest laska. Zaszka, fajna klatka, chomik musiał być jebitnie wielki. To nie był chomik, tylko ptak, kałmuku jeden. Pomóż sam w opiece... A widzisz, królik to był. Dammit. Pomóż sam w opiece nad jej królikiem Houdinim i poznaj podstawowe zasady rządzące rozgrywką. Musisz znaleźć Houdiniego, nakarmić go i napoić. Oh yeah. Najpierw odszukaj Houdiniego, rozejrzyj się po pokoju. Klikaj na wszystko, co powoduje zmianę kursora. Fajnie. No spoko. The first thing I need to do is to find Houdini. And I know he's not in my backpack. Poor thing has to travel in there when I ride my bike. That's the last place he'd go with a nice big room to explore. Dokładnie. Kraj łóżko. Houdini likes to climb into beds, but he's not in this one. Nie ma go w łóżku. A pod łóżkiem? Jest w krzakach. There's something odd about that plant. O, tu jest. Królicek. No jest, królicek. Podobno jak się na... O Boże, jak się naciska spację, to faktycznie wszystko jest pokazywane. Houdini! There tak, you are. Teraz wiedziałeś, gdzie jest Houdini. Are you scared? Or just up to your usual tricks, you furball you? I was worried. Stay put for at least 10 minutes, will you, Hoof? Stary. Hmm? Wielki ten królik. Ciekawe, czy on go karmi. Musisz podać Houdiniemu wodę i jedzenie. Poszukaj ich w pokoju. Może warto zajrzeć do plecaka. Dobra. Jak na razie... czy naciskając spację... Dobra. Marchewka. Karty. Ej, dajmy mu to, co jest w tej takiej, w takim pojemniczku. Tak, tak, dajmy mu to. To jest butelka na wodę. Houdini's water bottle. Unfortunately, it's empty. Amazing, considering how soaked I got last night. Tam jest scyzorek. Zróbmy z niego pasztet. A girl traveling alone has to have more than a few tricks up her sleeve. No tak, ale nie zrobimy jeszcze z pasztetu. The Daedalus Club, London. I will get there, one way or another. Dobra, jak na razie zabieram. All I have is 5 pounds. I should never have bought that piece of crap bike in Liverpool. It wiped me out. Na razie zabieramy wszystko, co się da. My first magic book. The tricks are kind of juvenile, but the basic techniques are timeless. Na koniec wyciągnie sznurek. I never go anywhere without it. Nie da się sznurka wyciągnąć. A clean, crisp deck of cards is one of the necessities of life. Czy to nie oczywiste, że ta taka ładna czerwona marchewka służy do nakarmienia królika? Nie, to na pewno tego nie mamy brać. I still have some Houdini goodies left. That rabbit eats better than I do. Znalazłeś marchewkę, daj ją Houdiniemu. A można zrobić, żeby wiesz, tą marchewkę pokazać, a potem samemu zjeść? O, od razu lepiej. Z góry są te rzeczy. Pamiętnik, butelka na wodę, scyzoryk, zapałki. And other things. Książka magiczna, telekart, marchewka. There you go. The hard stuff. Don't overdo it now. You never could hold your carrots. Brawa, teraz musisz jeszcze tylko zupełnić Houdiniemu wodę. Szukaj dalej. Klikaj wszystko, co było. Okej, whatever. A ten... Generalnie rzecz biorąc, wszystko wyciągnąłeś, co mogłeś z plecaka? Tak. Innych rzeczy nie mogłeś? Tak, wszystko wyciągnąłem. Chyba ci się dalej od dzbanek, bo włączyłem to. Tylko, że... No...
włącz się. To nie wszystko pokazuje, bo na przykład jest dzbanek z wodą, który się nie wyświetla. No. Okej. Mamy to. Wziąć. Tak, wiemy. Dobra. Dzbanek z wodą. Na pewno muszę napełnić to wodą i dać króliczkowi. Będzie szczęśliwszy. 10 razy szczęśliwszy. 10 plus 10 to szczęścia dla króliczka. Znakomicie, daj teraz butelkę z wodą, chuj niemu, otwórz okno w ekwipunku. Cokolwiek, dobra. Na chwilę opcję, dźwięk. Przyciszymy trochę muzykę. Jednak nie jest ona aż tak fajna. Znaczy jest fajna, ale Matiego chyba nie będzie słychać. Dobra, butelka z wodą. O. I dajemy króliczkowi. Yum! Nice, cool water. Nie wiem, jak to zmieściła w kieszeni. Nie mam zielonego pojęcia. Poczekaj, aż wyciągnie z niej łopatę. Zajęłaś... Nie, zajęliśmy się, a nie zajęłaś się Houdinim. I ukończyłaś niniejszy samouczek. A co by było, gdyby to facet grał? Znaczy... Czekaj. Ja na razie dwóch. Czy oni nie pomyśleli, że... To może... Można przechodzić razem? Chyba nie. Nie, oni chyba nie pomyśleli, że tą przygodówkę może facet grać. A może chodziło o to, że zwracają się do bohaterki. Ale ja się nie umiem wczuć w laskę. Ja umiem. Okej, ty jesteś jak laska, więc... Ej, to, że mam długie włosy, to nie znaczy, że jestem od tyłu brzydką laską. Jesteś brzydką laską. Ej, spadła. Możesz teraz zadbać, zbadać resztę posiadłości, okej. Pij wodę. Będziesz większy? Chyba się nie da, a jeszcze mu uszy wystają z klatki. Dobra. Spoko. I need to get out of here before they figure out I'm an imposter. But first, I need to find a map, or bus schedule, or something so I can figure out where I'm going. Mhm. Czyli jak na razie okazuje się, że jesteśmy oszustką, która... Jest oszustką. That's probably another bedroom. I better not open it. The occupant might get annoyed. Dobra, mam gdzieś iść i... O, patrz, jakieś fajne posążki. Check them out. Mnich, tu jest mnich. Tu jest szafa, zobaczymy, co jest w szafie. Nie wciskaj spacji, bo to takie wiesz. No, to jest takie... Some dusty old armor in there. No, trochę z dupy to jest, bo ona gada po angielsku, a... Napisy są po... Znaczy, no, przydałoby się, żeby gadała po polsku, lepiej by było. No cóż. Foyer. Co to jest foyer? Nie wiem, to może też po francusku. Foyer. To jest ogień. Foyer? O, no to by był ogień po francusku. Foyer. No, to jest foyer. Did I mention that it's foyer? Dobra, teraz... Not a soul. Pretty quiet, too. Potrzebujesz pomocy w śledztwie? Wciśnij spację! Jasne, że tak. Klik! Wow. Dobra. Tu są, tu jest salon. Tu jest lewek, pysk lwa, karteczka, dobra, telefon, dobra. Bierz karteczkę. Zobaczyć. Idź do bramki numer 1. Koperta dla nowej asystentki.